Adam Soldajew po zwycięstwie na gali IFM Show 2. Ja obawiam się, że my dzisiaj ciebie nie opanujemy. Takie emocje w tobie grają. Słuchaj, to dwa lata. To dwa? Ja bardzo przestraszony byłem walki. Jak mi podpowiadałem. Słuchaj, te dwa lata po prostu emocje teraz wychodzą, wiesz. Ja nawet w klatce próbowałem się opanować, ale tam też jakieś salto chyba wyszło. No właśnie chciałam powiedzieć, że jak to salto jest wyrazem opanowania, no to... Ja chciałem bardziej się opanować, ale niestety te dwa lata... Ciężko jest. Jak wczoraj rozmawialiśmy po ceremonii ważenia, to wspomniałeś, że tęsknisz najbardziej, nawet nie za tym ferworem publiczności, tym gwarem i tak dalej, ale za tym, żeby wejść do klatki i zacząć się bić. Więc jakie uczucia tobie towarzyszyły w momencie, kiedy już ta klatka się za wami zamknęła i wiedziałeś, że za chwilę będzie ten pierwszy cios? Ja właśnie, jak zamknęła się klatka, to ja powiedziałem, Adam, to jest twój czas, dawaj, jedziemy z tym. I to były najlepsze emocje. Zachęcam do walczenia wszystkich. A nie za krótko one trwały? Słuchaj, może krótko, ale udanie. Najważniejsze, że udanie. Czy było coś takiego, czym rywal cię zaskoczył? W ogóle, czy był taki moment, kiedy poczułeś, że tracisz kontrolę nad walką? Wiesz, wytrzymało był. Ja od razu go, jak midla dałem mu, od razu go poczuł. Od razu opuścił rękę. I nie spieszyłem się, by mi Arbi powiedział przed walką, nawet jak dobrze trafisz, nawet jak będzie się tam tańczył, nawet jak będzie tańczył, nie śpiesz się. Nie spieszyłem się, nie pokazałem, że ja zobaczyłem, że poczuł. A on dalej walczył, dalej próbował do przodu iść, nie? Nie spodziewałem się tego akurat. To było, że... I spodziewałem się, że będzie miał ciężkie ręce i miał ciężkie ręce, bo miałem przyjąć, żeby zobaczyć jak i przyjąłem na gardę i uwierzcie mi, że na następne walka jego rywale będą mieć trudne. No widziałam to kopnięcie z przeskoku, później ten cios taki, który wyglądał trochę jak podbródkowy, ale on to jest chyba bardzo mocny, który posłał tego twojego rywala na matę. Myślisz, że to dobicie było konieczne, czy po prostu w ferworze walki jeszcze tam chciałeś zaznaczyć, chociaż wiedziałeś, że sędzia już jest za tobą? Właśnie Arbi mi podpowiedział podbródkowy. Ja cały czas, ja to co było w tej jednej rundzie, to ja wszystko robiłem z Arbi. Wszystko. To było, nic nie było niezbędnego, nic co ja sam wymyśliłem. To wszystko było to, co robiłem z Arbim, z Andzorem na treningach. I jak poszedł na deski, ja go nie chciałem dobijać. Tylko posadzki stał, więc myślałem tak, no pewnie chcę, żebym dobił. Ale ja nie chciałem dobijać. Ja już tak zatrzymałem się i widziałem, że on stoi, więc tak, żeby nie wstał. Nie wiadomo, co zrobię. Jasne. Żal, że ta walka jednak nie była o pas? Nie. Na mnie najważniejsze było to, żeby zawalczyć, udanie powrócić do klatki. I myślę, że mi się udało to. A co będzie dalej, to ja się nie przejmuję tym pasem czy innymi pasami. Dla mnie najważniejsze, żeby walczyć. Przywitałeś się z organizacją z przytupem. Myślisz, że tym bardziej będą teraz włodarze organizacji zainteresowani, żeby dać ci walkę o pas i przytrzymać cię jak najdłużej w swojej promocji? Zobaczymy, to od niej zależy. Mi najważniej zależy tylko na walce. Nieważne, czy tu, czy tam, czy gdzieś, żeby była walka. Ale mamy nadzieję, że teraz nie będziesz musiał tak długo czekać na pojedynek. Ja też taką mam nadzieję. Adam, no tego ci życzymy. Gratulujemy ci serdecznie naprawdę efektownej wygranej i czekamy na kolejne twoje starcia. Dziękuję bardzo. Chciałbym pozdrowić kilku osób. Wszyscy tutaj, którzy są na miejscu, Arbi, Shamhan, Dara, Hashbi, Shamat i wszystkich tych, których tu nie ma. Mansur, Andzor, Baisangur, kto tam, Hasan, kurde, tam dużo ich jest, wszystkich swoich braci pozdrawiam i dziękuję im za wsparcie, za jaką mi darzą i swoich takich, można powiedzieć, fanów też pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Gratulacje. Dziękuję bardzo.